Drodzy widzowie, ależ zwroty akcji w meczu Mistrzostwo Świata. Tym razem poszła partia hiszpańska. I tutaj nie będę się rozwodził, bo to wszystko znacie z poprzedniego meczu Mistrzostwo Świata. I tam Nepo dosyć ostro katował A3, no i te wszystkie chocki, klocki, skoczek C3, skoczek D5 wymiany. No i tam Carlsena po prostu absolutnie nie był w stanie ukąsić, więc tym razem zdecydował się na ruch C3. Ruch C3 oczywiście ma dużo sensu. Po pierwsze, przygotowanie zagrania D4 prędzej czy później zabezpiecza też te pola, więc skoczek czarnego jest trochę ograniczony, więc jest to naprawdę przydatny ruch. I w partii roszadka, biały H3, goniec B7, A4 to też jest dosyć typowe, ponieważ kiedy czarny tymi pionami leci tak do przodu, no to często te piony są po prostu punktem zaczepienia i biały właśnie chętnie tutaj atakuje, albo po to, żeby wytworzyć słabość i później ruchem skoczek A3 ją dociskać, albo też po to, żeby przejąć linię A. Tak czy siak, biały będzie trzymał to napięcie i kiedy mu podpasuje, no to może wybić, a może cały czas też trzymać tego piona na A4, no bo czarnemu nigdy się nie opłaca wybijać, no bo wtedy pion z A6 zawsze będzie ekstremalnie słaby. Więc w partii skoczek A5 goniec sobie odszedł C5, czyli Ding stara się kontrolować potencjalną centralną ekspansję białego, chociaż oczywiście do tego jeszcze bardzo daleka droga, bo pion z E4 podwisa, więc D4 jest ciężko przeprowadzić, ale Ding no nie ma tak stabilnej tej sytuacji, żeby z własnej strony zagrać D5, bo wtedy jemu za to na E5 będzie podwisało, więc tak jak widzicie, piony się totalnie nie wymieniły, no i dosyć stabilna sytuacja w centrum. I Nepo tę stabilną sytuację stara się tutaj podważać, wymieniając gońca za skoczkę. I może to wyglądać dosyć głupio, że tutaj Jan zainwestował dwa ruchy, żeby po prostu pozbyć się skoczka, ale zauważcie, że ten goniec stojący na F6 to jest bieda. On jest tutaj bardzo mocno ograniczony, właściwie własnymi kolegami z drużyny, a że dużo pionów na desce, no to długo, długo się zejdzie, żeby ten goniec jakkolwiek się zaktywizował. Więc wymiana rzeczywiście ma bardzo dużo sensu. No i tutaj trzeba powiedzieć, że obaj zawodnicy grają, no praktycznie rzecz biorąc, perfekcyjnie. Posadzilibyśmy białymi stockfisha, czarnymi stockfisha, mogłyby pójść dokładnie te same ruchy. I teraz Ding oczywiście przechodzi do poprawiania swojej pozycji. No to jest typowa sytuacja z meczu o Mistrzostwo Świata, czyli Nepo dostał troszeczkę przyjemniejszą, łatwiejszą pozycję do gry, ale obiektywnie jest równowaga. No jednak Ding musi jeszcze tę równowagę udowodnić, no bo ma tutaj właściwie dwa główne problemy do rozwiązania, czyli jest skoczek na A5 beznadziejny i goniec na F6 beznadziejny, a z drugiej strony Nepo ma łatwe plany gry. Może przez B4 ukąsić pozycję przeciwnika, przez E4, może też przerzucić skoczka na G3 i spróbować przejąć pole F5 z dalszym atakiem na króla. Zauważcie, że ten goniec cały czas się tam czai, więc pozycja stockfishowe 0-0-0, ale z praktycznego punktu widzenia białymi jest znacznie, znacznie łatwiej grać. No i w partii mamy skoczek C6, no to goniec D5. Muszę wam powiedzieć, że Nepo naprawdę rozgrywa tę pozycję wyśmienicie. Wybicie, odbicie, hetman D7, no i teraz wieża E1. Wieża E1, takie niewinne posunięcie, niewinnie to wygląda, ale niesie za sobą dosyć duże groźby, bo ten skoczek przejdzie na G3, być może finalnie na F5, a wieża często tędy może się włączyć do ataku, więc takie wieża E1 jest naprawdę ekstremalnie elastyczne. W partii wieża A8, no to Nepo olewa tę linię A, przerzuca tutaj hetmana, też w kierunku skrzydła królewskiego. No i teraz Ding stara się rozwiązać swój drugi problem z tej pozycji, czyli oczywiście gońca z F6, no bo ten goniec z F6 od dłuższego czasu jest bardzo głupio ustawiony. No więc chciałby go przerzucić na B6 i później może zagrać
C4 i wtedy ten goniec działa naprawdę bardzo aktywnie. Więc właśnie goniec D8 zagrane, Nepo realizuje swój plan skoczek F1, skoczek E7, no to nastąpiła wymiana i tutaj spełnieniem marzeń pana Jana jest wymiana skoczków. Bo zauważcie, że kiedy skoczki się wymienią, no to czarny zostaje z tym ciapowatym gońcem na D8, a Nepo zostaje za to ze skoczkiem, który tutaj autentycznie może robić wszystko. Pozycja dosyć zamknięta, bo zaledwie dwa pionki znikły z szachownicy, no i jeszcze dodatkowo ten goniec jest blokowany przez własne piony, więc naprawdę długoterminowa, zacna presja. No i w partii goniec B6 cały czas obaj zawodnicy grają no idealnie. W partii H4, czyli biały daje tutaj znać, że chce rozpocząć atak, a przy okazji też posunięcie H5 zabierze pole G6. Co za tym idzie, czarny skoczek nie będzie mógł się aktywizować, a z drugiej strony biały skoczek tędy będzie mógł na F5 wkroczyć. I w partii mamy hetman C6, więc dalej delikatne poprawki. I tutaj właściwie należałoby zagrać hetman B3. W partii poszło posunięcie H5, co też jest ok. Problem jest jedynie taki, że następuje tutaj posunięcie C4, więc tak jak widzicie po termometrze pozycja cały czas jest ok dla białego, natomiast ja bym powiedział, że posunięcie C4 jest już takim małym sukcesem czarnego, no bo jednak ten goniec wkracza do akcji, a jeżeli hetman B3 zostałoby zagrane, no to tego posunięcia C4 po prostu by nie było. No i powiem wam, że pierwsze 25 posunięć, naprawdę spokojna, manewrowa walka, ale teraz zaczynają się dymy, drodzy widzowie. Ponieważ nie można wziąć pionka na E4, bo nastąpi bicie na C4, jest atak na hetmana, więc hetman ucieka, bicie, no i finalnie pionek przewagi. Prawdopodobnie, gdyby tutaj czarnymi grał Stockfish, to może dałby radę się wybronić na remis, ale z ludzkiego punktu widzenia to jest pionek w plecy, no i po prostu przegrana pozycja. Więc w partii wybicie na D4, skoczek tutaj odbił, i w partii hetman poszedł na C5. Powiem wam szczerze, że ja tutaj bardzo bym się głęboko zastanowił nad biciem na D4, żeby później wjechać na A2. No i oczywiście liczę tutaj na jakąś konterkę. No, czarny ma słabość na D6, więc wiadomo, że jest to problem. No ale jest też słabość na B2, która jest atakowana, więc pozycja wydaje się być jak najbardziej do dalszej gry. Natomiast w partii hetman C5, czyli Ding sobie zostawił tego gońca i wydaje mi się, że ten goniec po prostu jest bardzo nierobotną figurą. Ten goniec właśnie tak wygląda, że nawet nieźle działa, ale w sumie na tej przekątnej nic konkretnego nie atakuje. A za to Nepo przechodzi tutaj do akcji właśnie na królewskim, więc hetman G4, bardzo aktywne podejście. Ding tutaj się broni, ale też przy okazji atakuje skoczka, no bo tutaj grozi zdobycie piona, więc w partii skoczek F3, hetman ewakuacja, skoczek F5, no i właśnie doszło do tej wymiany. I tutaj no goniec z B6, autentycznie, no ciężko jest się przyczepić do tego delikwenta, no bo co by nie mówić, on atakuje na F2. Ale no właśnie tak atakuje, król broni, żadna dodatkowa figura nie ma jak wkroczyć do ataku, więc ten goniec tak sobie stoi, bo stoi, ale pożytek z niego niewielki. Natomiast skoczek ma tę specyfikę, że on może atakować i białe, i czarne pola, a że tutaj akcja będzie się działa w jednym rejonie szachownicy, bo na królewskim, no to ten skoczek ma dużą przewagę nad gońcem. I tutaj należało grać hetman D7, po prostu grzecznie się bronić, utrzymując związanie, więc nie da się zagrać F6. Jeżeli nastąpi próba zagrania F6,
to w ogóle z zimną krwią można się wycofać gońcem. Paskudna jest ta pozycja. To nie będę ukrywał, drodzy widzowie. Ta pozycja jest naprawdę paskudna, no ale czarny się trzyma. No takie są szachy na najwyższym poziomie, tak? Ustawiasz równą pozycję czarnymi, ale jednak praktyczne problemy są, no i musisz się naprawdę dobrze wykazać, żeby utrzymać równowagę. No i w partii Ding zagrał hetman f6 i ten hetman jest miernie ustawiony na f6. Nastąpił w partii atak na wieżę, wieża ewakuacja i tutaj wieża e2. Na spokojnie, żeby punkt b2 był zabezpieczony, żeby b4 nie było takie groźne. W partii goniec c5, no i zobaczcie, Nepo ustabilizował sytuację na lewej stronie szachownicy i teraz rozpoczyna agresywny atak, a jeszcze trzeba dodać do tego, że no, Ding został zaskoczony w debiucie, zużył znacznie, znacznie więcej czasu, to jest już 33. posunięcie i tutaj Ding już był w niedoczasie. W związku z tym, że szykuje się za chwilę jakieś g5, no to Ding zdecydował uciec hetmanem. W partii hetman d5, no i teraz nastąpiło król f8. Zbliża się końcówka, trzeba króla do centrum podciągnąć. Natomiast obiektywnie, no chyba trzeba było się pogodzić z taką pozycją i liczyć tutaj na jakąś końcówkę z pionem mniej, no ale te piony zdublowane, więc zawsze można zagrać f6, to wszystko zablokować. No i są duże szanse, że bez tego pionka uda się zremisować. Natomiast znowu powtórzę, paskudna pozycja. Więc w partii król f8, no niedokładne podejście. I Nepo powinien tutaj walić wieża e4, ale zdaje się, że tak w swoim stylu bardziej gra tutaj Nepo na niedoczas przeciwnika niż na idealne ruchy, no bo dosyć szybko zdecydował się na król f1, wieża e4 agresywniejsze z planem g5. No ale w partii wieża c8, wieża e4 nastąpiło, no i tutaj Ding ewidentnie nie ma weny na tę pozycję. No po prostu stoi biedny i próbuje się bronić, więc zagrał wieża b8. No przed chwilą zagrał wieża c8, nie? Więc widać, jak nieprzyjemna jest ta pozycja czarnego. No i tutaj nastąpiło posunięcie g5, więc widać, że biały tutaj się rozpędza. No i teraz mamy habie g5 w partii. Co ciekawe, lepszym ruchem byłoby hetman d7, co bardzo ciężko jest sobie uzmysłowić, no bo przecież każdy by się bał takiego bicia na h6 i że zaraz biały skubnie tego pionka, no ale stockfishowo za chwilę wieża e8 wchodzi, upraszcza się pozycja i komputerek twierdzi, że jest to do ustania. Pod presją czasu bardzo ciężko jest to ustalić, więc nastąpiło bicie na g5, no i teraz oczywiście odbić nie można, bo tu hetman broni, ale następuje wieża g4. I właściwie na skrzydle królewskim to jest 3-1, bo tylko ten hetman się przydaje w defensywie króla, a jeszcze dodatkowo piony są bardzo wysoko ustawione. I teraz pojawia się oczywiście kluczowe pytanie, dlaczego czarny nie może po prostu zagrać f6, no i mieć piona przewagi. Podejrzewam, że to właśnie Ding przeoczył, bo tutaj rzeczywiście wchodzi niesamowite uderzenie, mianowicie skoczek h4. No i teraz jeżeli skoczek wjedzie na g6, no to hetman wkracza do akcji, wszystko się tutaj czarnemu rozsypuje, król po prostu totalnie goły. Jeżeli nastąpi bicie, to w ogóle h6. I jeżeli znowu bicie, to cyk i zdobycie hetmana, plus też, a najpewniej, dobra, nawet mata można szybciej wlepić, także luzik. A jeżeli g5, no to w ogóle bicie w przelocie. I tych pionów absolutnie nie da się zatrzymać, plus też wisi jakiś mat w powietrzu. Więc pozycja czarnego naprawdę fatalna. W partii wobec tego wieża a8, czyli Chińczyk słusznie szuka tutaj jakiejś kontry. Więc Nepo zbił na g5 i taka pasywna defensywa, no to nic tu nie da. Po prostu h6, wjazd skoczkiem, hetman c6, żeby zabrać pole d7, no i wieża tutaj dobija czarnego króla. I zauważcie, że ten goniec, nie? Stoi, równie dobrze mogłoby go nie być. W defensywie nie ma z niego żadnego pożytku.
No więc w partii szach i tutaj Nepo nie poszedł królem na G2, bo to pozwala wymienić hetmany, chociaż co zabawne to i tak wygrywa, bo F6. I teraz po biciu szach, później szach, bicie na F6, wymiana wież, no i ten pion leci do pola przemiany i czarny nic nie jest w stanie zrobić. Więc w partii szach na A1, król E2, hetman E7, szach, skoczek E4. No i tutaj okazuje się, że ten król białego stoi sobie na środeczku szachownicy, jest całkowicie bezpieczny, a za chwilkę F6 ofiarka i albo mat, albo w ogóle dorobienie drugiego hetmana za chwilę. I teraz realizacja przewagi poszła dosyć gładko. Król w ogóle na F3, całkowicie bezpieczny, hetman A8. I teraz już Nepo zgodził się na tę wymianę, przywalił właśnie ruch F6 i ten koniec cały czas jest nieprzydatny, no bo akcja dzieje się na drugim skrzydle, więc tutaj jeszcze próba blokady nastąpiła, no ale to oczywiście wiąże się ze stratą. Jest teraz kontra z drugiej strony, ale teraz brutalna siła. Król G4, wieża bije B2, wieża H6 i tutaj Ding po prostu zakończył swoje męki, poddając się. No jest po prostu zamiecione, ponieważ przykładowo, jeżeli czarny będzie próbował tutaj uruchomić pionka, no to tak jak widzicie, komputerek już do mata nawet się doliczył, no bo po prostu szach, król podchodzi i tutaj rzeczywiście mat grozi już w tym momencie, no i ten pion decyduje o wyniku partii, więc muszę wam powiedzieć, najciekawszy mecz o Mistrzostwo Świata, niesamowita sytuacja, mamy 3 wygrane i 2 remisy. Więcej rezultatywnych partii niż remisowych. No to na meczu o Mistrzostwo Świata takie akcje się nie zdarzają, więc 3-2 dla Nepo. No i oczywiście mecz toczy się dalej, jeszcze 9 partii przed nami. Także cóż, dzięki za uwagę, widzimy się w kolejnej analizie. No i oczywiście zapraszam na streamka, jutro od godziny 11 będzie komentowana runda 6.